Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie Dyrektorze, porozmawiamy dzisiaj o naszej żywności, tej, która jest produkowana w Kujawsko-Pomorskiem, ale też o perspektywach tej żywności w Polsce jesienią i zimą. Rozpocznijmy od tego podsumowania, no, żniwa minęły, były też dożynki, jak wypadliśmy jako region? Ten rok jest dobry, udany dla rolników. Mimo, że były zaburzenia, szczególnie gorąco było w okresie lipca, generalnie rolnicy są zadowoleni, były lokalne niedobory wody, ale możemy powiedzieć dobry rok, dobre plony, dobre zbiory, no ale to nie znaczy, że jest dobrze. Co niepokoi w takim razie? Na wysokie ceny na nawozy. Prawie 4 tysiące, jak rok temu płaciło się 1300, 1500, 1700, 4 tysiące i te ceny w ostatnim miesiącu wzrosły o 30%. To jest raz, no wiadomo, ten kryzys Ukraina, rolnicy, to chcę mocno podkreślić, rolnicy wspierają Ukrainę i, i są za, i absolutnie ale absolutnie to popierają tę tą rzeczywistość. Ale, ale z drugiej strony odczuwają do wojny tę wojnę i trzeba to zrozumieć i prosimy o to zrozumienie. Sami widzimy, nie tylko dotyka to rolników. To w takim razie, jaka będzie perspektywa? patrząc na y, produkty żywnościowe y, na jesień i na zimę. Zabraknie, nie zabraknie, no, mimo że rolnicy wypadli dobrze. Spokojnie, spokojnie. Więc jeśli chodzi o te podstawowe produkty i zboża, i chleb, oczywiście możemy tu dyskutować o cenach. To jest inny, inny, inna sprawa, inny problem i mamy analizy. Ale generalnie żywności nie zabraknie, mamy bezpieczeństwo, mimo że w kraju mamy prawie 2 miliony jeszcze naszych gości z Ukrainy. To tej żywności jest wystarczająco, bo rocznie jeszcze sprzedajemy 40 miliardów euro za granicę. Eksport, cały eksport czas jest. A jeszcze jak zaczynaliśmy, pamiętam pracując w ministerstwie w 2016 roku, 24 miliardy. Zobaczmy w te 7 lat wzrosł eksport nasz o tą, o tą wielkość. Więc mamy żywność i mamy bezpieczeństwo żywnościowe. To bezpieczeństwo żywnościowe potwierdzają też słowa następujące, że polski rynek przetwórczy jest bardzo mocny, bardzo nowoczesny i nie powinno zabraknąć nam żywności. Ale jest jeden warunek, na co się tutaj wskazuje, że wszyscy zadbamy o łańcuchy dostaw. Są gwarantowane? Więc tak. Tu jest kilka rzeczy. Oczywiście nasz rynek i, i przetwórstwo jest now, nowoczesne i się rozwijamy, ale nie możemy zasypywać gruszek po piele, że jest dobrze. Być w tej czujnym. chwili uruchamiamy programy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dość poważne środki na małe przetwórstwo. Musimy uruchomić to, co jest najważniejsze, moim zdaniem, w tej chwili w rolnictwie wartość dodaną. Nie sprzedajemy surowce, a stworzymy przetworzone produkty. To jest po pierwsze, a po drugie musimy uruchomić lokalne rynki i to, co pani redaktor pyta, czyli skrócić od pola do stołu, do konsumenta i to jest do zrobienia, to musimy uruchomić. Musimy uruchomić, na ile to się uda w takim razie. Krajowy plan odbudowy jest szansą, czyli e, tworzymy cały system dystrybucji. Oczywiście niech sobie są markety, niech sobie żyją, niech produkują i tutaj też są konsumenci, ale my wychodzimy z nową ofertą i ona musi być konkurencyjna. Tą konkurencyjność, e, którą zaczynamy od rolnika i przetwarzania w własnym gospodarstwie, żeby nie było tylu pośredników i żeby to trafiało bezpośrednio do konsumenta. Robimy to. Ale. Krajowy plan odbudowy jest szansą, rzecz jasna, i to rolnicy także potwierdzają, i nie tylko rolnicy. Ale tych pieniędzy jeszcze nie mamy, czekamy na nie. Uwaga, tutaj pan premier zapowiedział, i ja też rozmawiałem między innymi z ministrem Jurgielem, niedaleko jak wczoraj czy przedwczoraj. Że niezależnie od tego, czy dostaniemy z Brukseli pieniądze, my i tak zawsze musimy wydać pieniądze z własnego budżetu. Czy będą z innych ja... źródeł rozumiem, I tak? I są z budżetu krajowego już wydzielone środki i my już czekamy na pierwsze informacje jako ośrodek doradztwa. Jesteśmy szkoleni z tego, że na jesieni, czyli na jesieni. Mamy za chwilę jesień, w październiku, w listopadzie, będą pierwsze nabory dla producentów żywności, rolników, którzy chcą założyć rolniczy handel detaliczny, rozwijać mole. Na to, żeby mogli przetwarzać, unowocześniać się, modernizować się, to idzie. I to nie trzeba już się oglądać, czy Bruksela da, czy nie. Mamy stanowcze deklaracje, no myślę, że premierowi należy wierzyć, i ja mu wierzę. Pierwsze nabory, jak to będzie w praktyce wyglądało? Te nabory Agencja jakie W Agencja restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa będzie ogłaszała nabory dla rolników, którzy są. Przetwarzać, chcą stworzyć sobie warunki, wyremontować pomieszczenie, kupić do przetwarzania małe maszyny, urządzenia, uruchomić, rozwinąć tą działalność, którą mamy, o jeszcze dodatkową. Jeśli mam produkcję na przykład rasy rodzimej, puławskiej i produkuję do tej pory z sukcesem ilość tuczników ze swojej i przetwarzam i sprzedaję, to rozwinąć jeszcze tą możliwość o jeszcze większą ilość i przetwarzać. To jest jeden, bo jeśli mam mąkę ze zboża, na przykład pszenica okrągłoziarnowa, nasza innowacja tutaj Politechniki Bydgoskiej, przetwarzamy, sprzedajemy, uruchamiamy taki cały nowy rynek. To jest przed nami i mamy na to, z tego nie chcę epatować miliardami. I kwotami to będzie dostępne wszystkich zainteresowanych. Zapraszam, będziemy o tym informować o środku doradztwa i szkolić, dzwonić do nas, uzgadniać, a my też będziemy informować. Pan dyrektor, jak i rolnicy, zapewnia, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe i tych produktów, szczególnie podstawowych, nie zabraknie, ale sytuacja z cukrem też pokazała nam jakby drugą stronę tego rynku, jak Pan skomentuje Sam to jestem... wykupowanie takie lawinowe. Sam jestem producentem buraków, mam 15 hektarów buraków i wiem jak działają nasze cukrownie i to jest przykład w takich trudnych sytuacjach kryzysowych, gdzie e, e, chce się wywołać panikę na rynku i wywołać takie sytuacje spekulacyjne. Coś kupię taniej, coś kupię, coś kupię taniej, sprzedam drożej. Oczywiście na to się ponakładało sytuacja, a w Niemczech jest tak, a to jest, bo jesteśmy teraz w globie Globalnym, tutaj europejskim, takim tyglu, jednym, więc to y, nie ma żadnych obaw, y, nie ma powodów do niepokojów i to po prostu trzeba dementować. Spekulanci chcą wykorzystać trudną sytuację, nie dajmy się, nie dajmy się w to wpakować. I podnieść cenę produktów jeszcze wyżej, bo to też tak na to wychodzi. Odczekać, zobaczyć, przecież to nie są. Nie ma, my jesteśmy producentem naprawdę na, na s, 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 yy, co roku. I szczególnie jeśli chodzi na przykład o cukier, to my kilkaset tysięcy ton eksportujemy, bo mamy yy, nadmiar yy, cukru na naszym rynku, więc te ceny są regulowane i spokojnie z, yy, uspokajam, nie ma tu, yy, nie ma tu zagrożenia. Panie dyrektorze, jeszcze a propos cen też słyszymy o możliwych przerwach w dostawach energii jesienią i zimą. Mogą one istotnie odbić się tutaj na produkcji tej spożywczej? No w tej chwili oczywiście takie zagrożenie jest. Widzimy to jak razie. No, jest i mówi się o tym i ja sam wiem, że ten niepokój jest uzasadniony. Natomiast proszę zobaczyć, ile działań jest podejmowanych. Zobaczymy, po to, po, to, po to podejmowane są przez rząd i dopłaty do energii, i dopłaty do. i obniżenie kosztów, kto będzie oszczędzał. No wszystkich ten kryzys dotyka i musimy się ustawić. No, do informacji, które też są prognozowane, że może też żywność wzrosnąć. No dzisiaj minister właśnie rolnictwa Henryk Kowalczyk właśnie powiedział, że jeśli ta wojna w Ukrainie będzie dalej trwała i Rosja nie wycofa się z tej agresji, to te ceny żywności właśnie jesienią i zimą mogą skoczyć i tutaj nawet podaje do 25, a nawet 30%. To znaczy, że, że jesteśmy na bieżąco i widzimy jaka jest sytuacja, że monitorujemy to i szukamy, bo to czy wzrośnie to znaczy, nie, nie oszukujemy nikogo, że może być. Są trudne czasy i to wszyscy wiemy. Natomiast szukamy rozwiązań, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Po to wiemy, że takie są zagrożenia, żeby je ograniczyć, jak się da i szukać rozwiązań. I a, to jest taki kierunek. A czy takim rozwiązaniem na te ceny także jest budowanie tej lokalnej przedsiębiorczości? O, kluczowa tutaj sprawa. Tak, często y słyszymy, że w naszym regionie jest tutaj dominanta, właśnie ja tej ja przedsiębiorczości. Ja już o tym też mówiłem wcześniej, co jest kluczową rzeczą, wartość dodana. My za dużo. Sprzedajemy samych surowców, a nie robimy małych rynków, czyli rynki, rynki w gminie, rynki w powiecie. To, co przecież w programie rozwoju obszarów Urząd Marszałkowski przekazywał te pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich, jest 26 małych ryneczków udostępnionych, tylko trzeba to udrożnić. Musimy trochę jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. Raz stworzyć rolnikom możliwość, drugi raz rolnicy. Muszą się nauczyć i dostać też troszkę wsparcia, o którym mówiłem wcześniej, z KPO na to, żeby tak samo. Ja, na przykład, w ubiegłym roku posiadałem jeden hektar pszenicy okrągłoziarnowej. Miałem ilość konwencjonalnej, ale chcę to teraz zgromadzić, chcę z tego zrobić mąkę i sprzedawać w takim handlu bezpośrednim. Ale muszę wiedzieć do kogo, gdzie muszę pojechać, muszę wiedzieć, gdzie mogę nabyć taki materiał siewny, więc sami musimy się trochę nauczyć. I tutaj i, się kłania ta edukacja też odbiorców. A żeby wiedzieli dokąd się... A konsument udać. musi wiedzieć, gdzie potem ma przyjechać. To trochę się dzieje. W internecie jest, są platformy spożywcze, e bazarek, w Krojasko-Pomorski Ośrodek. Można wejść na e bazarek i zobaczyć producentów bezpośrednio, bo ten kontakt bezpośredni. Mamy skrzynkę, czyli mało z tego. Mamy 17 rolników, którzy zdecydowali się wspólnie produkować, przetwarzać. Mamy samochód nawet wozimy do rolników i to się do, do konsumentów wozimy, ale oni na platformie internetowej zgłaszają, że chcą kupić, płacą za to, my im rozwozimy, szukamy takich metod bezpośrednio sprzedaży od rolnika, to robimy. Pomijając sytuację, jeśli chodzi o rynek spożywczy pod kątem podaży, ale też i tych cen, rolnicy z jakimi największymi teraz problemami zwracają się do ODR-u w Minikowie chociażby? Tak, dzwonią do mnie i to jest bezpośrednio, niektórzy są bardzo wręcz emocjonalni i tutaj Rozumiem to, ceny nawozów to jest raz. Ceny środków do produkcji, które mamy, ceny materiału siewnego, ceny energii, a więc usług tych, które za tym idą, to są podstawowe problemy, z którymi się mierzymy i z którymi, o ile w rok temu jeszcze rolnicy kupowali zapasy po starych cenach. I trochę ta, ta produkcja. E, Prawdą jest, że ceny pszenicy wzrosły, konsumpcyjnej i to dość znacznie w porównaniu do roku poprzedniego, ale nie zawsze rekompensują. Oczywiście te gleby, technologia uprawy, wszyscy się uczymy nowej rzeczywistości i rolnicy nie mają łatwo. Chciałbym, żeby te dotacje nie były jakimś nie wiadomo jakim wsparciem. 30 tysięcy rolników złożyło w naszym województwie o wsparcie o nawozy i to, jest, i to są takie sygnały, które pokazują, że... że potrzeby są, ale i też jeszcze jedna rzecz premier premier teraz Przedstawia, że będzie wspierał y, zakłady przetwarzające nawozy, żeby one taniej produkowały i żeby ta cena ostateczna no, chociaż do 3 tysięcy zeszła. Co daje jakąś szansę? Panie dyrektorze, jeszcze powiedzmy 18 września y, tutaj y, eksponuje się wszystko to, co zostało wyprodukowane i osiągnięcia rolnictwa, można tak to powiedzieć, nie tylko w regionie, y, co tam będzie się działo. Zapraszam Dominikowa na barwy lata dary jesieni. Mamy dzień kukurydzy, soi buraka cukrowego i świętoziemniaka. Czyli te koronne produkty. Na Zobaczcie, jak to wygląda, zobaczcie na poletkach, jak to jest produkowane, ale jesienna wystawa ogrodnicza, ale konkurs agroligii, następ... najlepsze gospodarstwa, żeby porozmawiać z rolnikami, najlepsze gospodarstwa ekologiczne, ekologia. Doradca Roku, pokaz drobnego inwentarza, konkurs dla publiczności, człowiek i śniadanie, atrakcje dla dzieci i dorosłych i piknik z produktem polskim Bitwa Regionów. 19 Kół Gospodyń Wiejskich będzie swoje kulinarne dziedzictwo przedstawiało. Nie można nie być w niedzielę. Cały przegląd właściwie naszego sektora rolniczego w Kujawsko-Pomorskim i nie tylko 18 września tego roku. Zapraszamy już Państwa dzisiaj do Minikowa. Ryszard Zarudzki, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.